Wszechmogący wieczny Boże, w obliczu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Poczętej, świętego Franciszka i świętego brata Alberta, potwierdzam i ponawiam swoje śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jakie złożyłem przy mojej profesji, i proszę, abyś udzielił mi łaski do ich wiernego wypełniania. Rok brata Alberta jest przede wszystkim kontynuacją Roku Miłosierdzia. Jest dla Polski, myślę, bardzo ważnym, wielkim znakiem, że roku jubileuszowego miłosierdzia nie można zakończyć liturgicznie i zapomnieć o nim. Trzeba przejść do czynu. I to zrobił brat Albert już 130 lat temu. Ten rok chcemy przeżyć szczególnie w duchu wdzięczności za dar świętości brata Alberta, za jego charyzmat, za dzieła, które prowadził i za nasze zgromadzenia. Duch wdzięczności będzie nas prowadził do jeszcze większego otwarcia się na potrzeby współczesności, na potrzeby współczesnego człowieka. Moim pragnieniem byłoby, żebyśmy jeszcze bardziej otworzyły się na człowieka obok w takim kontekście nie tyle biedy materialnej, ale moralnej. Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy też posługiwały się ubogimi środkami. Ważne jest dla mnie, zresztą to, co zrobił też brat Albert, że to on oddał właściwie i czas, i swoje talenty, i swoje zdolności, i swoje zamiłowania właśnie drugiemu człowiekowi. Właśnie w tym kontekście, żeby wykorzystać te ubogie środki. Rok brata Alberta chcemy przeżyć nie tyle jako jubileusze, fanfary dla brata Alberta. On tego nigdy nie oczekiwał. Chcemy przeżyć jubileusz brata Alberta jako wezwanie do większej wierności jego charyzmatowi, do zastanowienia się nad tym, jak w czasach dzisiejszych można bardziej jego pragnienia, jego charyzmat wyrazić w życiu codziennym. Takim głównym skarbem, jaki brat Albert nosił w swoich pragnieniach, to było zachowanie ubóstwa, ewangelicznego ubóstwa. I myślę, że Ojciec Święty też nam pokazuje, że to jest ten kierunek bardzo ważny dzisiaj. Dla świętego brata Alberta właśnie miłosierdzie to jest takie wierne naśladowanie Chrystusa, który został odrzucony, który został wyszydzony, ubiczowany. I miłosierdzie według świętego brata Alberta to jest właśnie wierne naśladowanie, czyli dostrzeganie tego człowieka, który jest obok nas. Brat Albert uczy nas wrażliwości na człowieka. On poszedł do tych, do których nikt nie chciał iść. Sam mówił, że mamy bracia, mają iść tam, gdzie nikt inny nie chce, choćby lepiej od nas był do tej posługi przygotowany. I myślę, że tam ta wrażliwość na człowieka i oddanie, zawierzenie Panu Bogu. Bardzo ważnym w życiu brata Alberta była pustelnia. Pustelnia na Kalatówkach, do której często jeździł, w której się modlił, wzmacniał siły duchowe, też fizyczne, w pięknie przyrody tatrzańskiej,